fikcyjnym świecie przypominającym XIX-wieczną Japonię trwa wojna między ludźmi a demonami. Główny bohater, bardzo młody Tanjiro, jest jednym z pogromców demonów i zostaje wysłany na misję rozwiązania sprawy pewnego szczególnie niebezpiecznego demona. Jego starcie z przeciwnikiem będzie wymagało nie tylko sprawności fizycznej i właściwego panowania nad, jakkolwiek nazywa się magia w tym świecie, ale być może przede wszystkim siły psychicznej potrzebnej do pokonania własnych słabości i przebicia się przez własną barierę emocjonalną. Być może brzmi to enigmatycznie, ale na tym kanale fabułę spoileruje się jak najmniej, więc to musi wystarczyć. Demon Slayer Mugen Train to film anime, który niedawno wszedł do polskich kin i właśnie z nich wychodzi, a z większości już wyszedł, więc... ups. Trochę szkoda, bo to jeden z najlepszych kinowych filmów anime w tym roku w tym kraju i mówię to jako osoba, która nawet nie widziała serialu. To niesamowite, w przeciwieństwie do Jujutsu Kaisen Zero to nie jest prequel z nową postacią w roli głównej, to jest historia będąca środkiem wydarzeń serialu, której postacią centralną jest główny bohater tego serialu. Twórcy mogli równie dobrze skoncentrować się tylko na swojej oczywistej grupie docelowej, a jednak starają się wprowadzić w ten świat także osoby spoza fandomu i robią to w sposób subtelny. We wszystkich filmach anime na bazie seriali, jakie mogliśmy oglądać w kinach w tym roku, byliśmy wprowadzani do fabuły przez narratora, który szybko wyjaśnia, co to za świat, kim są bohaterowie i tak dalej. W przypadku Jujutsu Kaisen funkcję narratora na chwilę pełni jedna postać, która strzela nam wykład o świecie i jego zasadach. W Mugen Train nic takiego nie ma. A jednak wszystko szybko staje się jasne. Pierwsza scena jest zaskakująco spokojna. Widzimy jakiegoś schorowanego mężczyznę idącego przez cmentarz. Wraz z nim idzie jakaś kobieta. Szybko orientujemy się, że jest on dowódcą wojskowym. Wspomina ludzi, których wysłał na wojnę z demonami i teraz leżą oni tutaj, pochowani. I to w zupełności wystarczy. Dla mnie to wystarczające wprowadzenie do tego świata, a dla osób już zaznajomionych z tym światem na pewno jest to ciekawa scena dodatkowa. W pewnym momencie Tanjiro rozmawia z człowiekiem o wyższej randze, czyli z tak zwanym filarem, i pada między nimi dialog. Ty jesteś Tanjiro? To znaczy, że w twoim plecaku musi być... Tak, moja siostra. Jest demonem, ale szef ją akceptuje, więc nie będę robił problemów. I to jest kolejny przykład dobrego wprowadzania nowych widzów w szczegóły tego świata i jednocześnie zupełnie naturalny, krótki dialog między postaciami. To naturalne, że Tanjiro będzie zaniepokojony tym, jak inni pogromcy demonów zareagują na jego siostrę i to naturalne, że świadomy pogromca demonów będzie chciał go z góry uspokoić. Fani serialu mogli nawet nie zwrócić uwagi na ten dialog i na to, że jest to subtelne wprowadzenie nowych osób spoza fandomu w ten świat. Ale przecież równie dobrze twórcy mogli zrezygnować z tego dialogu, wychodząc z założenia, że fani anime i tak wiedzą, kim jest Nezuko, ale mimo wszystko postanowili zatroszczyć się o innych widzów, żeby nie czuli się zdezorientowani, gdy później wychodzi ona z plecaka Tanjiro. Postanowili zatroszczyć się o mnie, żebym czuł się swobodnie i był częścią tego fantastycznego, zbiorowego doświadczenia kinowego. Jest mi tak szalenie miło. To zupełnie inne podejście niż w filmie One Piece Red, gdzie w pewnym momencie Luffy jest zdziwiony tym, jak zmienił się Sunny, ale ja nie wiedziałem, kim jest Sunny i nie rozumiałem, dlaczego wszyscy w kinie się śmieją z tej sceny. Co jest? Też bym się pośmiał. Jakby co, teraz już wiem, że Sunny to był statek Luffy'ego. Ale wracając do Mugen Train. Podoba mi się to, jak potraktowana została przeszłość głównego bohatera, która jest kluczowa dla całej fabuły, gdyż bohater będzie musiał się z nią skonfrontować, aby pokonać demona. Widz taki jak ja jest w nią wprowadzany chronologicznie i stopniowo się w nią zagłębia, coraz bardziej czując, jak bolesne emocjonalnie są to wspomnienia. Natomiast dla fanów anime będzie to również emocjonalne, ale w inny sposób, bo jest to ukazane jak powrót do starych, lepszych czasów, kontrastujących z bieżącymi wydarzeniami i oglądanych z innej, nowatorskiej perspektywy. I ta część wspomnień Tanjiro, która dla fanów serialu prawdopodobnie jest momentem, na który wszyscy czekają z zaniepokojeniem, dla mnie była mocnym zwrotem akcji i ponownie wszyscy zostaliśmy obsłużeni. Nie wszystko zostaje wyjaśnione, jak to, dlaczego jedna postać zawsze nosi głowę dzika na... głowie, dlaczego Nezuko ma knebel i dlaczego filar na początku zachowuje się jak zbagowany NPC. Ale takie szczegóły, które na pewno są wyjaśnione w serialu, moim zdaniem nie potrzebują wyjaśnienia tutaj. To po prostu intrygujące detale tego świata, który sam w sobie jest dziwny i oczekuje od widza, żeby po prostu zaakceptował tę dziwność i dobrze się bawił. Zresztą wszystko można jakoś tam zgadywać. Ten z głową dzika na głowie pewnie pochodzi z jakiegoś tam prymitywnego plemienia dziwaków. Nezuko pewnie ma w ustach jakieś zabezpieczenie przed użyciem demonicznych mocy niechcący, a Filar, no nie wiem, może zawsze im tak odbija, jak mają za dużo mocy? A może to objaw jakiejś traumy po wojnie? A może jest po prostu dziwakiem. Z czasem zachowuje się coraz bardziej normalnie. Wszystkie postacie są wyraziste i bardzo szybko da się wychwycić ich charaktery. Podoba mi się to, jak bardzo są zróżnicowane, różnią się opanowaniem, odwagą, inteligencją, filozofiami życiowymi, agresją, praworządnością, a mimo to jakimś cudem udaje im się porozumieć, zaufać sobie nawzajem i współpracować, choć nie zawsze jest to łatwe. Z tego wynikają ciekawe relacje i interakcje między tymi postaciami. To nie jest tak jak w One Piece Red, gdzie załoga Luffy'ego wygląda ciekawie, ale wszyscy są zbitą grupą, która wykonuje kolejne zadania bez żadnych konfliktów wewnętrznych. Ale dobra, żeby to nie wyglądało, jakbym się znęcał nad One Piece'em. Wiem, że to anime ma już 100 000 lat i 100 000 odcinków i wiele filmów za sobą, więc stali fani już wiele widzieli i mają określone oczekiwania co do nowych filmów. Film o Demon Slayerze powstał po ledwie jednym sezonie serialu, który ma jasno zaplanowany koniec w najbliższych latach, więc łatwiej opowie w świeżości. Tak myślę, wciąż jestem w tym wszystkim nowy. Animacja jest oczywiście bardzo dobra, to chyba widać. W ogóle miło, że dzięki Japonii nadal możemy zobaczyć rysunkową kreskę na dużym ekranie, bo Ameryka już tak bardzo zakochała się w przestrzennych modelach komputerowych, chociaż Sony może mieć dobry pomysł. Ale co do Demon Slayera, w bardzo ciekawy sposób łączy ze sobą rysunkową kreskę z efektami ewidentnie dorobionymi komputerowo, szczególnie podkreślając choćby światło, cień i efekty pogody. Dzięki czemu ten świat wygląda na taki pełen życia, pomimo dwuwymiarowości. Nawet wygląd postaci zaplanowano tak, aby i kolory, i światłocień, a nawet pociągnięcia grubszą lub cieńszą kreską podkreślały ich wyraziste charaktery i aktualne nastroje. Komputerowe przestrzenne modele w animacjach rysunkowych mają zwykle ten problem, że wyglądają brzydko i trochę strasznie, więc w tym filmie wykorzystuje się je właśnie do podkreślenia brzydoty i straszności, gdyż występują tutaj miejscami także elementy horroru. Dobry pomysł, zupełnie jakby każdy szczegół animacji został dobrze przemyślany. Oczywiście sprawdza się to także w scenach akcji. Nie będę udawał, że w jakimkolwiek momencie zorientowałem się, jakie dokładnie moce mają te postacie i jakie są limity ich mocy i w ogóle jakich technik używają, ale nie musiałem. Rozumiałem tyle, że pogromcy demonów używają mieczy i od czasu do czasu po prostu mogą pozwolić sobie na jakieś magiczne combo. Nadążałem za tym, kto w danym momencie ma przewagę. Najważniejsze jest jednak to, że gdy dochodzi do tych scen, to niemal każda klatka wygląda jak małe arcydzieło, które mógłbym powiesić sobie na ścianie. Ośmieliłbym się wręcz stwierdzić, że nie jest to typowa animacja scen akcji, jaką wyobraża sobie przeciętny człowiek myśląc o anime. To jest prawdziwa sztuka wysoka przez duże E-O. Przede wszystkim w przeciwieństwie do typowych akcyjniaków, nie tylko animowanych, które opierają się na poczuciu siły, skali, potęgi i krótko mówiąc fajności dającej miłą dopaminę do mózgu, Demon Slayer Mugen Train opiera się bardziej na emocjach. Każdej akcji towarzyszy jakiś konflikt wewnętrzny albo pokonywanie strachu czy też słabości. Tu nie chodzi o to, by szpanować i by trup ścielił się gęsto, nie żebym zwykle na to narzekał, ale o to, by naprawdę coś osiągnąć i aby w walce kierować się prawością i heroizmem i nie iść na łatwiznę. Właśnie przez to, że w grę wchodzi nie tylko pokonywanie wroga za wszelką cenę, ale także ratowanie ludzkiego życia, lepiej czuć stawkę i napięcie. Domyślałem się, że Tanjiro nie umrze w filmie, żeby potem fani serialu, którzy przegapili film, mieli głupią niespodziankę w drugim sezonie, ale czy uda mu się uratować wszystkich, których zamierza uratować? No tu już byłem trochę zaniepokojony, zwłaszcza że ten Tanjiro jest bardzo emocjonalną postacią i nie chcę, żeby wyszedł z tego filmu kompletnie załamany. Troszczę się o głównego bohatera. W ogóle cały ten film mocno stawia na emocje i to do tego stopnia, że normalnie byłbym cyniczny i zarzucał mu przerysowanie, ale wyjątkowo nie jestem w stanie tego zrobić. Może dlatego, że wyraźnie przyjęto tu pewną formę, której konsekwentnie trzymają się twórcy. To jest dziwny świat, gdzie do pociągu wsiada półnagi facet z głową dzika i dziecko-wojownik trzymające zakneblowaną siostrę demonicę w plecaku. To nie jest normalny świat. To świat pełen przerysowanych gestów, często teatralnych, dlatego nie powinien nas dziwić widok złoczyńcy, który w podniosły i przerysowany sposób wygłasza monolog w stronę publiczności, ani wiele emocjonalnych monologów wewnętrznych poszczególnych postaci. To świat, w którym kiedy postacie się cieszą, to unoszą się nad ziemią. Jak są wściekłe, to krzyczą w niebo głosy, a jak są smutne, to płaczą jak niemowlaki. Kiedy już zaakceptuje się ten teatrzyk, to naprawdę łatwo dać się ponieść tym wszystkim emocjom. Zwłaszcza kiedy wykorzystuje się je do podkreślenia takich motywów jak rodzina, żal, wyrzuty sumienia czy pragnienie akceptacji. Już tak luźniej rozmawiając, rozbawiła mnie jedna rzecz. Występują tutaj nowe dla mnie postacie, które szybko ochrzciłem przydomkami Blondas, Dzik i Siostra, bo nie mam tak dobrej pamięci do imion. Ale postacie w tym filmie też często nazywają je po prostu Blondas, Półnagi Dzik i Siostra. Oczywiście Tanjiro mówi im po imieniu, ale ci, którzy ich nie znają albo ledwo znają i jeszcze nie zdążyli nauczyć się ich imion, używają tych właśnie przydomków. To takie realistyczne i po raz kolejny czuję się, jakbym nadawał na tych samych falach co ten film. Jeszcze raz podkreślam, na podstawie anime, którego nawet nie oglądałem. Moim jedynym problemem jest to, że niektóre z głównych postaci zostały trochę oplute. Na przykład siostra głównego bohatera ma do odegrania pewną ważną rolę w filmie, ale potem, kiedy postacie dzielą się zadaniami i Nezuko idzie z jeszcze jedną postacią, aby zająć się pewnymi sprawami w pewnym miejscu, to od tego momentu ma tak jakby sceny akcji w domyśle, których nie możemy zobaczyć. W pewnym momencie widzimy różne sceny akcji różnych postaci, ale dwie z nich dostają może jeden obrazek i jedno zdanie na temat tego, że właśnie walczą w tym samym czasie i to wszystko. W sumie w przypadku tej dwójki nie bardzo była okazja na jakieś emocjonalne momenty, a to był wyraźnie priorytet twórców, ale jednak wydawało mi się to trochę niesprawiedliwe, że te postacie zostały tak pominięte. No ale to pewnie kolejny powód, żeby oglądać serial. Zgaduję, że tam dopiero można zobaczyć Nezuko w prawdziwej akcji, a to co zobaczyłem w tym filmie muszę potraktować jak paywall. Podobało mi się też to, jak został ograny pewien schemat filmów na podstawie anime, gdzie w pewnym momencie pojawia się wielu bohaterów trzecioplanowych. Zwykle dzieje się to na końcu filmu, gdzie pomagają oni w finałowej akcji. O dziwo, Mugen Train tego nie robi. Skupia się całkowicie na naszym głównym bohaterze i w drugiej kolejności na jego najbliższych kompanach. Nie traci skupienia ani na moment i nie wpycha na siłę, że tak to nazwę, gościnnych występów. Mimo to liczne postacie poboczne pojawiają się na krótki czas w pewnej scenie, w której po prostu reagują na pewną bardzo ważną informację i to jest dobre, bo nie trzeba ich znać, aby rozumieć co się dzieje, a jest to szczególnie emocjonalna scena, przez którą tym bardziej czuć skalę i powagę pewnego incydentu, który właśnie miał miejsce. Nastały ciekawe czasy dla kina i anime. Pamiętajmy, że film, o którym mówimy, to najlepiej zarabiający film na świecie w 2020 roku. Film na podstawie serialu anime. To się chyba nigdy wcześniej nie wydarzyło. Pewnie fakt, że w tamtym roku kina długo były zamknięte, trochę się do tego przyczynił, ale na pewno też fakt, że ten film jest po prostu taki dobry. Mieliśmy zaskakująco dużo, kilka anime w polskich kinach w tym roku. Nie wiem, czy ten eksperyment okazał się dla polskich kin opłacalny, nie wiem, czy to będzie teraz norma, ale ogólnie mam wrażenie, jakby japońska animacja zaczynała stawać się jedną z najważniejszych branż rozrywki na świecie, a przynajmniej w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej. Ciągle czytam, że bije kolejne rekordy finansowe. Zaczynam widzieć je w kinach. Duże światowe korporacje zaczynają w nie inwestować. Wszystko chce być teraz anime. Dopiero co Wiedźmin stał się anime, Gwiezdne Wojny stały się anime, Cyberpunk stał się anime, Władca Pierścieni chce być anime, Stranger Things chce być anime, Crunchyroll się rozwija, One Piece Red jest w tym roku najbardziej dochodowym filmem w Japonii i 24 na świecie, a nawet w Google'ach od jakiegoś czasu słowo anime jest po popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Swoją popularnością przećmiewa takie słowa jak kreskówka, a nawet kawa. To oficjalne. Anime jest dziś popularniejsze niż kawa. I nie miałbym nic przeciwko temu, by tak zostało jeszcze na jakiś czas. Najbardziej w tym roku podobał mi się Jujutsu Kaisen Zero, ale muszę powiedzieć, że to Demon Slayer Mugen Train najbardziej zainteresował mnie swoim serialem. Jujutsu Kaisen Zero po prostu prezentuje pełną historię jednego oryginalnego bohatera, która wydaje się kompletna i czuje się nią w pełni nasycony. Demon Slayer natomiast pozostawia lekki niedosyt, który jednak można łatwo zaspokoić oglądając serial. Też opowiada historię, która jest kompletna, ale jednak jest środkiem większej historii, więc jestem tym bardziej ciekawy, jak wygląda reszta tego świata, jak te postacie się poznały, jaka jest ich przeszłość, co jeszcze potrafią. A jeśli animacja i emocje są takie same w całym serialu, to czuję, że naprawdę mogłoby mi się to spodobać. Oby to nie był koniec globalnej ekstazy gatunkiem anime, bo właśnie zaczynam się wciągać. Późno, bo późno, ale zawsze. Szkoda tylko, że nie można nigdzie znaleźć jakiejś listy filmów anime, które na pewno wejdą do kin w przyszłym roku i możemy tylko zgadywać i trzymać kciuki. No nie wiem, sprawdzam jeszcze raz, czy jest choć jeden film anime, o którym wiemy na pewno, że wejdzie do polskich kin w przyszłym roku. Japonia.